nie chcą pogonić Ziobry, bo uważają go za realne zagrożenie. Wolą go mieć w swoim ogródku. Sądzi pan, że Konfederaci by się z Ziobrą połączyli? Moim zdaniem nie jest to wykluczone. I z Konfederacją Ziobro to jest 10% i być może to jest te 10%, które PiS-owi będzie brakowało. Trybunał Konstytucyjny powinno się zamknąć. Próba głosu zrobiona. Tak. Wicemarszałek Sejmu, Piotr Zgorzelski, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. No właśnie, tak widzom obiecałam, że pan jako wicemarszałek Sejmu, osoba, która bierze udział w konwencie seniorów, być może zna odpowiedź. Członek prezydium Sejmu. Odpowiedź, panie redaktor, jest następująca. Ale pan nawet nie wie, o co chce zapytać. Ja wiem, o co pani chce zapytać. Albo pan słuchał mnie wcześniej. Nie, tak? Ale... No dobrze, będzie jak ten każdy, sąd najwyższy każdy, na tapecie, czy nie? Jak każdy Polak, czy każda Polka, która jest zainteresowana tym, żeby w Polsce było lepiej, to pani redaktor z pewnością chce zapytać, czy będzie projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który odblokuje KPO. No to jest pytanie, to jest pani redaktor, o to pytano nawet mnie na bazarze. Mnie o to pytano, dlaczego jeszcze nie są odblokowane środki, bo ludzie rozumieją, pani redaktor, ale wie pan, poprzez co, nawet edukację takie... Z sondaży wynika, że wyborcy PiS domagają się tego. Bo ludzie pieniędzy rozumieją, bo wiedzą, że pieniądze, które by przyszły do Polski, a powinny już być 21 miesięcy temu. Ponad. Czy pani wie, pani redaktor, ja rozmawiam z samorządowcami, nawet chyba tutaj w programie już u pani mówiłem, z zaprzyjaźnionymi samorządowcami z Unii Europejskiej, oni projekty rozliczają. Czyli tak naprawdę te pieniądze już zapracowały i tylko rozliczają się z Unią Europejską, że po prostu to zostało wykonane. A u nas cały czas to powietrze jest w tej kwestii mielone. Odpowiadając na pani pytanie, nie wiem, bo chociaż w ramówce jest... W 6. punkcie jest ustawa o Sądzie Najwyższym, ale to nic nie oznacza. To oznacza tylko tyle, że ona na dzisiaj jest. Ale fizycznie projekt jest złożony do laski marszałkowskiej, czy nie? Jest złożony, dlatego że jest... Ale ten stary, czy jakiś nowy? Czy pan nie wie, jaki? Panie redaktor, no jest numer, jest w ramówce. Proszę sobie otworzyć ramówkę najbliższego posiedzenia Sejmu. Jest tam punkt 6 i jest napisane ustawa o Sądzie Najwyższym. To jest. Pytanie jest tylko... Co to za ustawa? Znaczy, pytanie, co to za ustawa? Pytanie jest następujące, bo dochodzimy już teraz do części kabaretowej naszego... No to raczej taki śmiech przez łzy, panie marszałku. No ale pani redaktor, no bo jeżeli się mówi, że jest to ustawa o Sądzie Najwyższym, a tam nie ma mowy o Sądzie Najwyższym, tylko o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, bo komuś przyszło do głowy, moim zdaniem na Nowogrodzkiej, lider partii rządzącej wpadł na to, że żaden Sąd Najwyższy, tylko Naczelny Sąd Administracyjny będzie tym miejscem, gdzie będzie Izba Odpowiedzialności Zawodowej sędziów. I teraz uwaga, tylko czy ci panowie czytają kamienie milowe, bo tam jest czarno na białym napisane, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sędziów musi znajdować się w Sądzie Najwyższym, nie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Który, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się sprawami administracyjnymi, a nie kwestią dyscyplinowania sędziów. Prezes NSA zrobił takie wielkie oczy jak wilk w bajce o czerwonym kapturku. Nawet pani prezes Manowska obsobaczyła ten projekt. To pokazuje, w jakim to wszystko jest rozedrganiu, ile jest jeszcze przed nami tak zwanych RAF, bo prezydent zrobi focha, bo trwa przy tych swoich kompetencjach i prerogatywach, jakby po prostu nic innego już nie miał więcej do roboty. Solidarna Polska mówi, że będzie, że to jest nie do przyjęcia. Nas się szantażuje, że jeżeli nawet zmienimy przecinek, to Komisja Europejska się nie zgodzi na taki projekt. To wszystko jest po prostu zasłona dymna. Moim zdaniem nie ma woli, aby te pieniądze przybyły do Polski. Bo gdyby ta wola była, to by spełniono te warunki i ta ustawa byłaby już dawno procedowana. No dobrze, tylko teraz tak, panie marszałku. Mamy sondaż, zaraz go tutaj znajdę w zalewie rozmaitych cudnych cytatów, które dzisiaj jeszcze padną w tym programie. Proszę bardzo. Kwestia pozyskania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy będzie miała wpływ na wynik tegorocznych wyborów parlamentarnych. Tak uważa olbrzymia, rzadko to się zdarza, większość ankietowanych w jednym z sondaży. Zdecydowanie tak powiedziało 26% niemal, raczej tak 47%. No możemy sobie to zsumować. To jest grubo ponad 70%. W związku z tym muszą tam się znajdować także wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. I czy sądzi pan, że Jarosław Kaczyński sobie z tego nie zdaje sprawy, że to będzie miało gigantyczny wpływ na wynik wyborów? Myślę, że sobie zdaje sprawę. Niemniej jednak, jeżeli by do końca był przekonany o tym, że to jest najważniejszy problem, ten problem by rozwiązał. Panie redaktor, naprawdę nie jest jakąś wielką sprawą przeprowadzić taki projekt w 2 dni.
To nie takie, to rzeczy, nie takie, nie rzeczy, takie rzeczy się zdarzały, więc skoro tego nie ma, to jest to element jakiejś układanki większej, o której dzisiaj pewnie nie jesteśmy. Ale w stanie... ma pan jakieś przypuszczenie, jaka to jest układanka, o co tam chodzi? Dlaczego to, jest... nie, to tylko chodzi o Ziobrę, Ziobro ma haki, więc się Kaczyński boi, to jest taki znaczy, prosty układ, czy o coś innego Kaczyńskim chodzi? To ja mam zupełnie inną, pani redaktor, ocenę na ten temat, ponieważ wiem, że Ziobro mówi to, co Kaczyński myśli, w myśl zasady, od czego Kowal ma szczypce, od tego, żeby po prostu Ziobro to wszystko mówił. Przecież oni by dzisiaj, pani redaktor, gdyby chcieli, pamiętajmy, że do wyborów jest 9 miesięcy z kawałkiem. To jest naprawdę niewiele. Jeden z ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości powiedział mi, że jeżeli by to od niego zależało, to pogoniłby Ziobrę. Pogoniłby Ziobrę, a Sejmy by jeszcze może 2-3 razy się zebrały i jako rząd mniejszościowy by dojechali. Nie chcą pogonić Ziobry, bo uważają go za realne zagrożenie. Wolą go mieć w swoim ogródku niż na zewnątrz. No ale jak Solidarna Polska jest oddzielnie badana, to ma poparcie na poziomie błędu statystycznego. A z Konfederacją może mieć 10%. Sądzi pan, że Konfederaci by się z Ziobrą połączyli? Moim zdaniem nie jest to wykluczone. Konfederacją Ziobro to jest 10% i być może to jest te 10%, które PiS-owi będzie brakowało i za chwilę może się okazać, że żeby utrzymać władzę, to premierem musiałby być ktoś przedstawiony przez to mniejsze ugrupowanie. To wszystko jest możliwe. Kaczyński rozważa wszystkie scenariusze. Kaczyński woli mieć Ziobrę na pokładzie, a nie mieć pieniędzy, niż być zakładnikiem opozycji, która mówi, my to jesteśmy gotowi przepracować w noc. Zwłaszcza, że mamy nasz projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego, na który zgadzają się wszystkie partie opozycyjne, gdzie tak naprawdę jest jeden trudny moim zdaniem do przełknięcia przez prezydenta ten moment, kiedy mówimy, że do Izby Dyscyplinarnej powinni trafić sędziowie z 7-letnim stażem. My nie mówimy, żeby to nie byli sędziowie neo, ale też tym sędziom neo nie mówimy całkowicie czerwone światło, bo wśród nich ja znam także wielu takich sędziów, którzy przeszli przez weryfikację neo-KRS i mówią dzisiaj do mnie tak, panie marszałku, my jesteśmy gotowi poddać się weryfikacji, bo nie chcieliśmy tracić kilku lat, jak się okazuje 7, żeby czekać na nasz awans zawodowy. Wiemy, że neo-KRS jest formułą niekonstytucyjną i ze względu chociażby na to, w jaki sposób dokonano wyboru członków KRS-u, ale także na skrócenie kadencji poprzedniej KRS, ale jesteśmy gotowi poddać się weryfikacji. Takie postawy to ja rozumiem. Więc tutaj ten nasz 7 lat dotyczy przede wszystkim tego, żeby sędziowie mieli to doświadczenie. Ale na Boga, jeżeli w kamieniach milowych zapisane jest, że ma to być Izba Sądu Najwyższego, a oni przynoszą projekt, że to jest w NSA, gdzie w NSA, bo nie wszyscy to wiedzą. Ale dobrze, ja panie to wiem, marszałku, pani, ale nie, sekundę, bo to jest bardzo ważne, bo pan mówi dużo o tym NSA, ale to jest rzecz dogadana z Komisją Europejską. Otóż, pani redaktor, jak może być dogadana? No normalnie, no premier mówił, że nie można zmienić przecinka. No dobrze, ale... Poniekąd potwierdził to komisarz do spraw Ale to poniekąd, nie przesadzajmy w tej jego wypowiedzi, bo wszyscy się ekscytują, że on coś powiedział. On powiedział, że jest to jakby, no jest dobra, w dobrym kierunku to idzie. Ja tak, bym, tak więc, powiedział ja dokładnie. Bym nie, no, czy my dzisiaj wymagamy od komisarza do spraw sprawiedliwości, żeby zajmował się naszymi sprawami? Nie. My musimy się naszymi sprawami zająć. I panie redaktor, w NSA, ja to wiem, ponieważ byłem w samorządzie pół swojego życia. W NSA sędzia nie wydaje wyroku, tylko najczęściej bada zgodność jakiegoś przepisu z ustawą. Więc oni nie są przygotowani, sędziowie NSA, do tego, żeby tworzyć teraz spośród swojego grona izbę dyscyplinarną czy tam odpowiedzialności zawodowej. Do tego jest powoływany Sąd Najwyższy. Tymczasem mamy groch z kapustą. Tak jak powiedziałem, nie wiemy, co zrobi Solidarna Polska, nie wiemy, co zrobi prezydent. Wiemy, że zarówno pani prezes Sądu Najwyższego, jak i prezes NSA zrobili wielkie oczy. Taką mamy dzisiaj sytuację. Co takiego wydarzyło się, panie marszałku, pana zdaniem? W obozie Zjednoczonej Prawicy, że doszło do takiego klinczu, do takiej sytuacji, do takiego grząskiego bagna, zabrakło, w każdy się boi utopić. Zabrakło tak autorytetu. Prezes Kaczyński poszedł do szpitala. Przestaje być już autorytetem, pana zdaniem? Nie, poszedł do szpitala. Ale przecież zanim poszedł do szpitala, to już trwało. Panie bo pani redaktor, mam tutaj swoją tezę, na którą nawet myślę, że jestem w stanie dać dowody. Przez 7 lat, kiedy pan prezes Jarosław Kaczyński rządzi Polską, długość drogi jego decyzji i realizacji się bardzo wydłużyła. Kiedyś było tak, że Kaczyński powiedział i to się stało.
Później oni wszyscy wokół niego na pierwszym, na drugim, na trzecim okrążeniu zorientowali się, że zawalili go taką masą różnego rodzaju informacji i sytuacji do podejmowania decyzji, że ten okres sprawdzenia, czy takie decyzje są zrealizowane, się wydłużył. Mhm. To jest proces socjologiczny, on jest opisany w podręcznikach. Niestety tutaj bohater tej strony Superaka po prostu dzisiaj nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć i ci, którzy to się w tym zorientowali, wykorzystują to po prostu. Powiem delikatniej, nikt z nas nie jest coraz młodszy. Pan prezes także. Widać po prostu, że też zmęczenie go dopada. To też, chociaż dopada. Ja uważam paradoksalnie, panie redaktor, że nawet mimo tego wieku i spraw jest naprawdę świetnie zorientowany nie tylko w tej sytuacji, którą przeżył, bo na tych objazdach słychać, jak on się najlepiej czuje w opisywaniu realiów lat 90. Nie wiem, czy pani zauważyła. Tutaj po prostu ma świetną analizę, więc to pokazuje, że to był dla niego najlepszy czas, zarówno pod względem intelektualnym, jak i politycznym. Ta ocena 90-tych lat, to dojeżdżanie Balcerowicza i inne, no to jest jego żywioł. Ale też wiem, co mówię. Wiem, że jest świetnie zorientowany w sytuacji międzynarodowej, naprawdę świetnie, i ciężko pracuje. Prezes Kaczyński. Tak. Być może ciężko pracuje, ale uważam, że polityka międzynarodowa nie jest jego najmocniejszą stroną, panie marszałku. Ale dobrze, nie powiedziałem, że jest największa. Dobrze, to teraz podsumowując kwestię tej ustawy i kwestię najbliższego posiedzenia Sejmu. Rozumiem, że opozycja tutaj jest jednością. Tak, panie redaktor, oprócz tego... Skrzywił się pan tak trochę? Jest jednością. Jest. Tak. Czyli tutaj będzie wspólna decyzja, tak, nie oczywiście. Ma pan wątpliwości. Nie mam. Czy dzisiaj będziecie głosowali przeciw, za, czy się wstrzymacie od głosu dzisiaj za wcześnie, bo nie znacie treści dzisiaj jeszcze ustawy? Nie, bo dopiero jutro jest prezydium, gdzie być może to zostanie zdjęte, bo to pani marszałek może powiedzieć tego punktu... A gdyby pan miał obstawiać, tak? To bym uważał, że będzie zdjęte. Że będzie zdjęte, ale żeby w ogóle cokolwiek takiego dać, co zajmie opinię publiczną, bo to jest coś takiego też, że zajmuje to opinię publiczną i reflektor zainteresowania opinii publicznej schodzi z scen, które pani tak pięknie omówiła, schodzi z tych wszystkich trudnych spraw, które Polaków dotyka. To zależy, u kogo schodzi. Jak pan widzi, u mnie nie schodzi. U pani nie schodzi, ale zejdzie, pani redaktor. Tymczasem oprócz tego jest jeszcze co najmniej trzy punkty, które powinny się na tym Sejmie znaleźć, bo przecież premier obiecywał na zespole OZ-owym posła Mieczysława Kasprzaka, na który pojawił się niespodziewanie, bo sobie, tak rozumiem, przychodził z tragarzami i przeczytał, że jest zespół OZ-owy, no to skręcę. No i tam obiecał, że na styczniowym posiedzeniu Sejmu będzie odblokowana ustawa wiatrakowa. Czekamy. No, to państwa ustawa wiatrakowa, państwa autorstwa, tak, czy ich jakiś bliźniaczy projekt? Jest 8 projektów, no panie redaktor. I jeszcze pytam, która ma być odblokowana. Jest 8 projektów i jeszcze pan premier powiedział, że złoży do jednego z tych projektów poprawkę. Mhm. Więc ja uważam, że to jest bardzo ważna sprawa i jeżeli się okaże, że tych sądowych ustaw nie położą na stole, bo się nie dogadali, to na pewno mogą wrzucić ustawę OZ-ową. A czy pani wie, panie redaktor, co będzie z ustawą powołującą komisję weryfikacyjną? Przecież też miała być na Sejmie. Czy wiemy... Ja myślę, że będzie, bo to wie pan, to są igrzyska. Więc jak chleba nie ma, to trzeba dać igrzyska. Wiemy to już od czasów rzymskich. Czy wiemy, pani redaktor, co się stanie z kodeksem wyborczym? Bo tutaj już są dwie różne koncepcje. Moim zdaniem, podobnie jak było w 2018 roku, i tak to wynika z regulaminu Sejmu, sprawy związane z kodeksem wyborczym muszą być procedowane kodeksowo, czyli powinna być powołana komisja nadzwyczajna. Tak było w 2018 roku, kiedy pracowaliśmy nad zmianami kodeksu. Dzisiaj słyszymy, że będą to robić ustawą zwykłą. Więc to wszystko jest niewiadome. I dzisiaj, gdyby pani tutaj nawet maglowała cały dzień jakiegokolwiek ważnego polityka PiSu, to nic pani nie powiedzą, bo sami nic nie wiedzą. Sami nie wiedzą. Moim zdaniem, skoro jutro o godzinie 9 rozpoczyna się prezydium Sejmu, to zobaczy pani, mogę się nawet założyć o dobrego szampana, że za chwilę pojawią się paski, że Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zbiera się dzisiaj o godzinie 20. Gdybym była złośliwa, to bym powiedziała, że powinniśmy się w kontekście podwyżek cen na papier toaletowy założyć. No tutaj właśnie, pan, ile właśnie w foyer wywołała ta informacja pani konsternację, że 57% zdrożał papier toaletowy, ale później okazało się, że to nie jest najgorsza informacja, bo olej zdrożał o 60%. Czy pani ma nadal jeszcze jakieś złe informacje dla nas? Nie, no, proszę ich ale nie trzymać. Prezes Jarosław Kaczyński ma dobre, bo twierdzi, że to opozycja jest jedyną taką na świecie, którą denerwuje to, że w Polsce nie rosną ceny. Jak nie idzie, tak to nie powiedział. Idzie, powiedział pan prezes Kaczyński. Tymczasem wiemy, że przez co najmniej 3 miesiące ostatnie
ostatniego roku byliśmy nieźle łupieni. I tutaj też z tych informacji, które pani przekazała, do końca ich nie wysłuchałem, ale chyba jest raport Komisji Europejskiej, który pokazuje, że w Czechach i w tych naszych krajach... A to ja już zaraz tutaj panu przypomnę, mam wszystko pięknie. To jest w ogóle bardzo ciekawa informacja. Czesi, Słowacy, Portugalczycy i 5 innych europejskich krajów płaci mniej za benzynę. A Prawo i podatki mają większe. Tak. A podatki mają większe. Mimo to proszę zobaczyć, jakie są marże. No i teraz jakoś Czesi się nie boją, że Polacy się rzucą na ich CPN-y, tylko bo to była główna narracja Ale Prawa i Sprawiedliwości. Ale mało tego, PKN Orlen się tłumaczy, że to jest wina nas, kierowców, bo zostało powiedziane, że nasz narodowy koncern twierdzi, że w Czechach jest tanio z powodu zachowania tamtejszych kierowców, czyli u nas jest drogo, bo my się nie potrafimy czyli jako kierowcy zachować. Usłyszeliśmy od Orlenu nieładnie, drodzy państwo. Wy, polscy kierowcy, nauczcie się jeździć i korzystać z aut, a jak nie wiecie, jak się korzysta z aut, to po prostu trzeba pojechać za naszą południową granicę i zobaczycie, jak Czesi potrafią... No dobrze, to jest znowu trochę śmiech przez łzy, panie marszałku, ale skoro już przy Orlenie jesteśmy, to trochę przypadkowo, może trochę nieprzypadkowo. Czy pana zdaniem Daniel Obajtek stanie przed Sejmem zgodnie z wolą i propozycją opozycji i będzie się tłumaczył z tej domniemanej manipulacji cenami kilka miesięcy ubiegłego roku i teraz nie co stanie. Się dzieje? Wyślę być może głównego ekonomistę Orlenu. Sam na to posiedzenie nie przyjmie. Będzie pokazywał się w kilku audycjach telewizyjnych podsterowanych, czyli pod kontrolą partii rządzącej, gdzie będzie znów tłumaczył. I powiem jedno, panie redaktor. Jeżeli my wszyscy myślimy, że zdrowy rozsądek, który towarzyszy naszej dzisiejszej rozmowie, on jest powszechny, to jesteśmy w błędzie, bo ja rozmawiam naprawdę. W poniedziałki staram się być u siebie w regionie i chodzę i rozmawiam z ludźmi. Mhm. Więc ta narracja PiS-u i telewizji publicznej do świadomości ludzkiej trafia tak, jak oni chcą, żeby trafiła. To, że pani dzisiaj pokazywała, jak są wysokie ceny, to na to natychmiast mają odpowiedzi, tak jak z cenami paliwa. Ale to też był sondaż wczoraj, który pokazał, że jeżeli chodzi o Orlen, to 1% wyborców PiS-u twierdzi, że to jest wina jakiejś manipulacji czy pani ceną. Chce kilka, czy pani chce tylko kilka haseł z telewizji publicznej, które mogę nie, na pamięć powiedzieć? Po pierwsze nie publicznej już, o, tak, to było kiedyś. O tak zwanym a po drugie nie chcę. O tak zwanym czempionie narodowym. Ja dbam o zdrowie psychiczne koncert, i spokój moich widzów. Te wszystkie bajki widzów, o koncernie multimedialnym, panie redaktor, to naprawdę między bajki należy włożyć, bo przy Shellu, przy Saudi Aramco czy przy BP, to ten multienergetyczny koncern, zwany bardziej trafnie multimedialnym, to jest liliputikiem. No, to tak, niewykluczone. A tymczasem kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli straszy się prokuraturą i mówi się, że nie będzie kontroli Narodowego Koncernu w tej sprawie, w sprawie fuzji Orlenu z Lotosem. Ponieważ wiem, że powoli zbliżamy się do końca, to chciałbym wygłosić taką sentencję, która mi się bardzo podoba, a powiedział ją, czy napisał Stanisław Jerzy Lec, świetny satyryk, wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija. I co, liczy pan na to, że Prawo i Sprawiedliwość także przeminie? Tak. Ja nawet nie liczę, tylko wiem. Ale też wiem, że to nie będzie taka łatwa sprawa. Studzę tutaj optymizm naszych kolegów z opozycji, którzy już się widzą w różnych resortach, już rozwiązują problemy. To są tacy koledzy na opozycji, którzy już się widzą w resortach? Moim zdaniem są i dzisiaj trzeba... Ojej, to niedobra informacja. Dzisiaj trzeba roztropności, spokoju i naprawdę... A w której partii tak najbardziej się widzą? Dużej odporności, nic nie powiem więcej. No ale przecież pan specjalnie to powiedział. Nic nie powiem więcej. Gdyby pan nie chciał, to by pan tego nie powiedział. Dużej odporności nam wszystkim życzę w nowym roku i zwycięstwa, żeby partie demokratyczne w takiej zgodzie, w jakiej są do dziś, mogły wygrać wybory. No ja nie wiem, po takim haszle to ja nie mam pewności, czy opozycja jest w zgodzie. Wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija, proszę państwa. No dobrze, to już tak zupełnie serio, panie marszałku, już bez sentencji, tylko tak kawa na ławę. Tak jak wczoraj pytałam Marcina Kierwińskiego, tak dzisiaj pana zapytam. Nie będę pytać o jedną listę, bo to jest bez sensu i mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy już tym bardzo zmęczeni. Szkoda, bo spodziewałem się tego nie, pytania. Nie, myślę, że jesteśmy w tym, wszyscy tym bardzo zmęczeni. Ja myślę, że bardzo szkodzi to opozycji, ta dyskusja i ta postawa chciałbym, ale boję się troszeczkę. Więc zapytam, kiedy po prostu będzie decyzja?
Dotycząca tego, w jaki sposób proszę idziecie. Proszę odkręcić sobie jedną z naszych rozmów, kiedy powiedziałem, że to jest pierwszy kwartał i tak się stanie. Niech mi pani wierzy. W pierwszym kwartale tego roku zakończymy rozmowy. Kończymy pakt senacki. To też jest chyba dobra wiadomość. W zgodzie, no, w porozumieniu, w dobrej atmosferze. Właśnie pani wczorajszy rozmówca Marcin Kierwiński także bardzo mocno w tym pakcie senackim. Razem ze mną, ze słynnym posłem Burym, czy też jeszcze... Który ogórka rozbił ostatnio. Który po prostu... zrobił porządek z funkcjonariuszem. No dobrze, no okej, okay, to jest, temat na zupełnie inną dyskusję, bo rzeczywiście dobrze pan użył słowa funkcjonariusz, bo gdyby chodziło o dziennikarza, to politycy nie są od tego, żeby robić porządki z dziennikarzami, tutaj rzeczywiście kwestia nazewnictwa. Ten pan codziennie przekracza granice i na pewno dawno już zapomniał, co to znaczy być dziennikarzem. Wracając, pakt senacki. Były pewne perturbacje, to wszyscy wiemy, rozumiem, że sprawa zakończy się happy. Co do perturbacji nie potwierdzam, bo nie wiem, o czym pani redaktor mówi i pewnie żaden z członków paktu senackiego nie byłby w stanie powiedzieć, co to znaczy były perturbacje. Były twarde rozmowy, były godziny ślęczenia nad badaniami, nad wzorami matematycznymi. Mhm. I są dobre wiadomości. Pakt senacki jest na ukończeniu. I też druga wiadomość dla tych wszystkich, którzy sekundują Partią Demokratyczną, jest taka, że w Senacie, gdyby wybory były dziś, to większość demokratyczna powiększa zakres swojego władztwa w Senacie. No dobrze, a do końca marca rozumiem decyzja w sprawie tego, w jakiej formule opozycja idzie do wyborów. Dobrze. Panie marszałku, to teraz jeszcze krótko o państwa propozycji PSL-u w kontekście podatku tylko od jednej pracy w bardzo trudnej sytuacji inflacyjnej. Wiemy, że prezes Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że coraz więcej osób w kontekście inflacyjnym, tego wszystko jest coraz droższe, tego, że na coraz mniej rzeczy nam starcza pieniędzy, pracuje na dwóch etatach, a ma nawet dwie firmy, żeby dodatkowo dorobić i w związku z tym państwo chcą, żeby od tej drugiej pracy państwo nie pobierało podatku. Tak. I pan uważa, że Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński i cała ta ekipa rządząca zgodzą się w takiej, a nie innej sytuacji budżetowej na takie rozwiązanie? Pamięta pani 8 lat temu, jak PiS chodził z projektami ustaw, to pani myśli, że oni myśleli, że my się zgodzimy? Nie, mieli propozycje na kadencję, kiedy będą mieli wpływ na rządzenie i my też z taką opcją idziemy. Zbieramy podpisy pod tą emeryturą tak zwaną wdowią, ale także proponuję to, żeby promować aktywność, czyli tych wszystkich, którzy już płacą podatek swojej pierwszej jakby pracy, pierwszego wyboru, w kolejnych jeszcze tego haraczu nie płacili. I taka jest intencja tego projektu ustawy. No dobrze, ale rozumiem, że raczej nie mają państwo złudzeń, że taki projekt w ogóle nawet pewnie nie będzie odmrożony z zamrażarki, jeżeli nie w tym roku, to w następnym. No dobrze, panie marszałku, a wracając jeszcze do kwestii związanej z najbliższym posiedzeniem Sejmu, bo pan wspomniał o wielu niewiadomych, które nas czekają, w tym komisja weryfikacyjna. Nie boi się pan, a właściwie Donald Tusk nie jest pana szefem, ale... Uważa pan, że to jest polowanie na Tuska i że jest plan taki, bo wie pan, że już zakończenie prac tej komisji jest zaplanowane tuż przed wyborami. Znaczy, jeżeli i wiemy, że dała sobie komisja takie możliwości, że stwierdzi, że Donald Tusk nie ma prawa zostać premierem, bo traci możliwość wykonywania takich, a nie innych funkcji publicznych. Po pierwsze, ta komisja jest niekonstytucyjna. Po drugie, na 99% żaden przedstawiciel Partii Demokratycznej w skład jej nie wejdzie, więc to będzie tylko wydmuszka na użytek telewizji niesłusznie zwanej publiczną. Więc jeżeli się okaże, że przedstawiciele partii opozycyjnych do niej nie wchodzą, że ona w ogóle, mam wrażenie, że ona w ogóle nie powstanie i nie będzie funkcjonowała. Jeżeli będzie funkcjonowała, to nie będzie miała żadnego znaczenia. A oczywiście zgadzam się z panią. Nie ma dzisiaj w Polsce człowieka bardziej atakowanego i dojeżdżanego w sposób bezwzględny i chamski niż Donald Tusk. I moim zdaniem to jest człowiek, który podjął bardzo ważną decyzję z punktu widzenia swojego życia, bo nic nie musiał. Dlatego, że zakończył swoją karierę na stanowisku, jakiego żaden Polak jeszcze nie sprawował i mógł spokojnie jechać na emeryturę, na wakacje, gdziekolwiek, wrócił do kraju i za to jest szacunek, a nie to chamstwo i ten hejt, który się na niego wylewa. Czyli jest pan pewny, że efekty prac tej komisji nie będą wiążące w żaden sposób? Nie, że będą. Nie będzie awantury przed lub też tuż po wyborach, że Tusk nie może zostać na przykład szefem rządu czy pełnić jakiejś innej funkcji? Z tego co wiem, pewnie Marcin Kierwiński wczoraj o tym powiedział, że nawet jeżeli Donald Tusk będzie na tę komisję wzywany 100 razy, to się na niej nie stawi.
Ale mówił też Marcin Kierwiński, że stawi się na ewentualną debatę z Jarosławem Kaczyńskim. Wierzy pan, że w trakcie wyborów, a właściwie kampanii przed wyborami, do takiej debaty może dojść? Moim zdaniem do takiej debaty nie dojdzie, dlatego że na nią nie przyjdzie Jarosław Kaczyński, ale zaproszenie ze strony Tuska moim zdaniem jest bardzo realne. A jak pana zdaniem w tej całej sytuacji będzie zachowywał się prezydent Andrzej Duda? Bo właściwie teraz trudno stwierdzić, jaką on ma koncepcję na sprawowanie swojego urzędu. Czy będzie współpracował z Prawem i Sprawiedliwością w dalszym ciągu? Czy będzie na przykład, zakładając, że opozycja po wyborach przejmie wybory, podkładał jej kłody nie. pod nogi i wetował wszystko, co się da? Czy... Może rozczaruję panią redaktor, ale moim zdaniem... A to nie jest kwestia tam mojego rozczarowania, czy nie? Moim zdaniem Andrzej Duda ostatni rok swojej kadencji, który przyszłoby mu tak. sprawować w ramach tak zwanej kohabitacji, tak? Mhm. Czyli współpracy z rządem, którego się nie kocha, tak, tak. najprościej. Takie momenty mieliśmy, kiedy świetnie moim zdaniem współpracował z AWS-em prezydent Kwaśniewski, który ideowo był zupełnie na antypodach w stosunku do AWS-u. Mhm. Więc tutaj myślę, oczywiście przekonań Andrzej Duda nie zmieni, ale też będzie chciał przejść do historii jako prezydent, który potrafił także w trudnych sytuacjach współpracować z rządem, który nie jest rządem jego bajki. I myśli pan, że tak? Że myślę, że Andrzej Duda tutaj by rozczarował pozytywnie i dobrze by współpracował. Panie marszałku, już za chwilę profesor Jerzy Stępień będzie moim gościem. Już pozdrawiam też pana profesora. Ja również, za chwilkę się będziemy słyszeć, więc o jedną jeszcze rzecz chciałam pana w kontekście Trybunału Konstytucyjnego spytać, bo zaraz sprawa profesorem będziemy szerzej o tym mówić. Mamy w cudzysłowie bunt na pokładzie. 6 z 7 w zależności od doniesień sędziów na 15 sprzeciwia się kontynuowaniu przez Julię Przyłębską jej, no przynajmniej teoretycznie, funkcji prezesa. Czym to się skończy pana zdaniem? Czym to bo się tam skończy? Są ludzie Ziobry też wśród tych buntowników. Bogdan Święczkowski. Bo to jest element rozgrywki. Bo tych dwoje kolejnych jak doszło, to wtedy już nikt nie miał wątpliwości, że to tutaj także macza palce Ziobro. Mhm. Pan profesor pewnie będzie miał inne rozwiązania, a być może zdziwię go moim pomysłem, do którego ja jestem przywiązany. Mhm. Bo ja uważam, że Trybunał Konstytucyjny powinno się zamknąć. Mhm. Niektórzy jeszcze mówią mocniej, że zamknąć i zaorać. Zamknąć powinno się, dlatego że wychodzenie z tego pata trwać będzie kolejne lata. Pan, Trybunał to jest konstytucyjna historia. W ustawie zasadniczej jest zapisane. Dokładnie, ale panie redaktor, uważam, że w Sądzie Najwyższym powinna powstać Izba Konstytucyjna, która powinna przejąć rolę Trybunału Konstytucyjnego. A to pan tak tutaj kij w mrowisko wsadził. Jestem bardzo ciekawa, co na to powie pan profesor Stępień. Pan profesor Stępień na pewno powie bardzo mądrą rzecz. Jestem jego fanem, nie tylko jako profesora prawa i świetnego sędziego, ale także wszyscy wiemy, że świetnie gra na saksofonie. To ja tego nie wiedziałam, to o tym też poskoczę. Ale panie redaktor, trudno odmówić, a może na końcu programu pan profesor by coś zagrał. No dobrze, na razie nastroje w kraju są takie mało skłaniające do rozrywki. Ciekawe, co by profesor zaproponował. Ale zawsze można zagrać sentymentalnie, no właśnie. Dobrze, panie marszałku, bardzo dziękuję, za wizytę. U nas Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu PSL Koalicja Polska. To będzie ciekawe posiedzenie Sejmu, panie marszałku. Będzie bardzo ciekawe, zwłaszcza, że nie wiemy, jak... Niejednokrotnie się jeszcze usłyszymy. Co będzie w programie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Już za chwilę u państwa profesor Jerzy Stępień.